Jacek Niesienkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest Arkadiusz Mularczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, nie Solidarnej Polski. Już. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dlaczego opuścił Pan ugrupowanie Zbigniewa Ziobro? Już w kampanii wyborczej deklarowałem powrót do Prawa i Sprawiedliwości. Uważam, że na obecnym etapie siła i większa możliwość oddziaływania w sprawach ogólnopolskich, ale też regionalnych, które są dla mnie niezwykle ważne, będzie znacznie większa w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą wracam do Prawa i Sprawiedliwości po 5 latach. Ja od 2002 roku byłem członkiem PiS-u do 2011, czyli 9 lat wcześniej. Później 5 lat Solidarnej Polski. Także można powiedzieć, że Mularczyk wraca do macierzy. Syn ma naprawdę wraca do ojca. Swego czasu Jarosław Kaczyński mówił do Zbigniewa Ziobro: wróć synu, ojciec czeka. A tymczasem wrócił nie Ziobro, ale Mularczyk. No być może Ziobro też kiedyś wróci. Dobrze byłoby, gdyby Ziobro również wrócił do PiS? No to znaczy oczywiście i Zbigniewa Ziobro, i prezesa Kaczyńskiego. Nie chcę jakby tego oceniać czy radzić. Ale lepiej, gdyby była jednak jedność, czy takie rozbicie frakcyjne? To jest wszystko kwestia pewnej taktyki, pewnej strategii. Jak widzimy, to wcześniejsze jakby podzielenie, później połączenie w wyborach w 2015 roku dało świetny efekt, dało zwycięstwo Andrzejowi Dudzie, prezydentowi, dało zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy. Czyli ta synergia sił, mimo że to poparcie nie było przeogromne, to było parę procent, ale w konsekwencji poparcie Solidarnej Polski, Polski Razem i Prawa i Sprawiedliwości dało zwycięstwa, przy o to chodzi. Kolejni członkowie Solidarnej Polski będą przechodzić za Panem do Prawa i Sprawiedliwości, będą wracać? Nie wiem, to była moja indywidualna decyzja. Ja o niej wcześniej poinformowałem Zbigniewa Ziobrę, złożyłem deklarację i tak powiedziałem wcześniej, uważam, że będę bardziej w ramach Prawa i Sprawiedliwości skuteczny, skuteczniejszym politykiem i to był główny motyw mojej decyzji. A odszedł Pan z Prawa i Sprawiedliwości, bo nie podobały się Panu twarde rządy, twardej ręki Jarosława Kaczyńskiego? No już popatrzmy teraz lepiej może w przyszłość. No tak, oczywiście. Jesteśmy już prawie że półtora roku po wyborach. Dużo rzeczy się dobrze... Ale czy te powody, dla których Pan odszedł z Prawa i Sprawiedliwości, ustały? Prawo i Sprawiedliwość jest formacją, która wygrała wybory. Tak. Mamy realne możliwości oddziaływania na sytuację w kraju, sytuację międzynarodową. Mamy realne możliwości wpływania na rzeczywistość i to jest najważniejsze. Wcześniej musimy pamiętać, no, tych porażek było wiele, ale one w konsekwencji dały, tak powiedziałem wcześniej, efekt w postaci, no, najpierw podziału, a potem połączenia. Największego zwycięstwa po 1989. No tak, to są realne możliwości. Teraz trzeba skupić się naprawdę na mądrym rządzeniu, dobrym rządzeniu. Widzimy, że przeszkód jest wiele, że spraw do rozwikłania jest wiele. Jest wiele przeciwności, jest wiele miejsc, gdzie próbuje się stawiać opór. Jednym słowem, nie dają wam rządzić. No nie jest łatwo, tak? Ale trzeba jakby robić swoje, bo taka jest potrzeba. Polska naprawdę jest krajem, który ma olbrzymi potencjał gospodarczy, demograficzny. Prawda, ale zaraz porozmawiamy o tych przeszkodach i o tym, co trzeba zrobić, ale jeszcze dokończmy sprawę Solidarnej Polski. Nie jest tak, że opuścił Pan ten pokład dlatego, że tam były problemy z finansowaniem partii, o czym pisał niejednokrotnie chociażby Newsweek, pisząc, że no, mogło dojść do defraudacji pieniędzy, chociażby o tej słynnej konferencji klimatycznej w 2013 roku, kiedy partia Zbigniewa Ziobro wzięła pieniądze z Unii Europejskiej, z Parlamentu Europejskiego, a przeznaczyła je nie na konferencję klimatyczną, ale po prostu na wiec partyjny. Wie Pan, już troszkę minęło czasu od tych momentów, kiedy byłem w Solidarnej Polsce, ale pamiętam, że byliśmy bardzo mocno zaangażowani w kwestię pakietu klimatycznego. To były i konferencje lokalne, i konferencja ogólnopolska. Ja nie podważam tego, ale w kinie, zbieraliśmy podpisy. W Krakowie wtedy nie było konferencji klimatycznej, mimo że była zapowiedziana, tylko był zwyczajny wiec partyjny. Wie Pan, jakby ja nie mam sobie nic zarzucenia. Jestem przekonany także, że liderzy... Pan był wtedy w kinie Kijów? Tak, oczywiście, że byłem. Pamiętam, że ten temat był niezwykle ważny. On nie znajdował wówczas zrozumienia w mediach i myśmy naprawdę mieli problemy z przebiciem się do świadomości takiej społecznej, publicznej z tym tematem. Dzisiaj to jest moim zdaniem takie odgrzewanie kotletów. Zresztą z tego, co wiem, Zbigniew Ziobro jako prokurator generalny nakazał wszczęcie śledztwa w tej sprawie, także mam nadzieję, że prokuratura tą sprawę wyjaśni. Przybiliście się za to z innym hasłem jako Solidarna Polska, z likwidacją immunitetów. Czy te immunitety dla polityków, dla parlamentarzystów w dalszym ciągu powinny być zlikwidowane? Pan
To są decyzje o charakterze strategicznym, dlatego że ja oczywiście widzę argumenty za i argumenty przeciw. Oczywiście nie ma mojej zgody na to, żeby ktokolwiek krył się za immunitetem. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o polityków, ale także innych przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, sędziów, prokuratorów. Ale też wiem, że są takie sytuacje, że parlamentarzyści często podejmują różne interwencje w różnych sprawach. Też często mają wielu wrogów i bardzo łatwo wówczas parlamentarzystę w pewien sposób próbować zmrozić jego działania. Immunitet wtedy jest potrzebny. Jest potrzebny, tak, żeby, no nie wiem... Ale wtedy, kiedy był pan za likwidacją immunitetu, pan tego nie wiedział? Nie, znaczy wie pan, ja od dawna prezentuję taki pogląd, że sprawa nie jest jakby jednoznaczna i jeżeli chcemy mieć parlamentarzystów, którzy są odważni, nie boją się, występują w różnych sprawach, to nie muszą mieć pewną ochronę przed różnymi nieuczciwymi ludźmi. Czyli to nie był zbyt trafiony postulat Solidarnej Polski, likwidacja immunitetów i szybkie osądzanie polityków. Nie, ja wie pan, uważam, że nie ma świętych krów, nie ma świętych krów wśród polityków, wśród sędziów, prokuratorów i sprawy powinny być oczywiście szybko rozpatrywane. Ale immunitet powinien zostać. Na jakiejś pewnej formie tak, natomiast jak powiedziałem wcześniej, ja nie jestem jakimś zwolennikiem chowania się z immunitetem, ale pewna ochrona przed działaniami osób trzecich powinna być. A zwolnienie z podatku emerytów i rencistów, też taki był postulat Solidarnej Polski. No dobrze, wie pan, ale jestem już w Prawie Sprawiedliwości, więc... Ale to był postulat niepotrzebny, to był postulat błędny. Dzisiaj pan jest w stanie skrytykować ten pomysł? Zupełnie inna jest formuła jakby działania partii w opozycji, a zupełnie inna jest formuła partii, która jakby rządzi. No, musi stabilizować całość finansów państwa, musi patrzeć na państwo przez pryzmat całości. Finanse samorządowe, finanse rządowe, to się wszystko musi spinać, prawda? Jako partia opozycyjna jakby nie mamy instrumentów, żeby widzieć całość funkcjonowania państwa, nie mamy wiedzy, którą ma minister finansów, które mają poszczególne ministrowie. Czyli dzisiaj pan wie z tego punktu widzenia, że to, co proponował pan z tamtego punktu widzenia jako opozycja, no jednak nie sprawdza się. No nie, ale momencik, no pan mnie pytał o sprawy sprzed 5 lat, prawda? No więc myśmy wówczas podejmowali bardzo wiele różnego rodzaju inicjatyw. Ale nie wycofaliście się w ostatnich latach przed wyborami, chociażby ostatnimi z tego postulatu. No wie pan, ale w programie Solidarnej Polski było wiele różnych postulatów. Kluczowym oczywiście była kwestia reformy sprawiedliwości i to jest realizowane bardzo intensywnie. Tak. Ja sobie powiem, oczywiście nie sposób, będąc w partii opozycyjnej, przenieść wszystkich spraw, wszystkich tematów do rządu. Czyli ucinając temat, emeryci i renciści nie będą zwolnieni z podatków. To jest pytanie do ministra finansów. To pytanie Ale pan to jakoś forsuje, ten pomysł, pana, ten plan? Wie pan, w programie Solidarnej Polski było kilkadziesiąt różnego rodzaju tematów. No trudno, żebym ja teraz sam forsował kilkadziesiąt różnych spraw. No są sprawy kluczowe, fundamentalne i nimi się zajmujemy. Panie pośle, wymiar sprawiedliwości. Czy Jarosław Kaczyński powinien interweniować w sprawę swojego zięcia, byłego męża Marty Kaczyńskiej, pana Dubienieckiego? Pisał o tym Newsweek. Ja nie wiem, dlaczego powinien interweniować. No... Toczy się postępowanie. Sprawa jest, jak rozumiem, prowadzona przez organy ścigania. Tak. Jeśli zarzut przestępstwa, no myślę, że pan Dubieniecki jest adwokatem, ma pewno też pełnomocników i da sobie radę. Jakby nie widzę potrzeby interwencji. No, okazuje się, że Jarosław Kaczyński jednak interweniował w sprawie pana Dubienieckiego. Wysłał pismo, czy tutaj dochodziło do jakichś spraw politycznych, jeżeli dlaczego zamknięto pana Dubienieckiego w czasie kampanii, dlaczego to miało miejsce w czasie kampanii, czy tutaj też próbowano jakieś haki na Martę Kaczyńską znaleźć i tak dalej. Nie, pan, tak jest to trudno komentować, ja nie znam tej sprawy, ale muszę panu powiedzieć, jako parlamentarzysta dostajemy bardzo wiele różnego rodzaju interwencji. To w formie elektronicznej, mailowej, w formie pism, listów. I pan, ja generalnie staram się na zdecydowaną większość w jakiś sposób odpowiadać. Tak. Tak? Jeżeli ktoś mnie prosi o interwencję, to ja najczęściej to pismo przesyłam do właściwej instytucji i domagam się wyjaśnień, prawda? Nie znam tej sprawy, być może podobnie... 4 stycznia Jarosław Kaczyński interweniował. Wysłał oficjalne pismo do Zbigniewa Ziobry i załączył list z 10 pytaniami przekazanymi mu wcześniej przez obrońcę podejrzanego. No więc wie pan, no, jakby wyjaśnia się, tak? Jeżeli... Ale pan powiedział, że nie powinien Jarosław Kaczyński interweniować. Nie powiedziałem, że nie powinien. Powiedziałem, że jeżeli... obywatel, czy też pełnomocnik osoby podejrzanej czy oskarżonej w sądzie zgłasza się do posła, do parlamentarzysty, to ja mam i moralny i prawny obowiązek wystąpić w takiej sprawie. To może ktoś inny powinien wystąpić w sprawie Dubienieckiego, a nie pan prezes Kaczyński?
Wie pan, że to jest rodzina. No, wie pan, no, jest konflikt interesów, czarno na białe. No dobrze, ale jeżeli do pana by się ktoś zgłosił ze sprawą, nawet z pana dalekiej rodziny, że jest jakiś problem w jakiejś sprawie, no to pan rozumiem, by umył ręce od sprawy. No występuje pan oficjalnie. No, chyba nie zająłbym się tą sprawą, gdyby ktoś z rodziny poprosił mnie o napisanie jakiegoś artykułu w jakiejś sprawie i tak dalej. Nie chodzi o napisanie artykułu, chodzi o podjęcie interwencji. No wpływa do biura poselskiego pismo. Więc rozumiem, być może byłby problem także, gdyby tej interwencji nie było, tak? No, jest naprawdę ciężko komentować, nie znam szczegółów sprawy, nie znam szczegółów interwencji, nie znam szczegółów pisma adwokata. Dobrze. Wie pan, no jeżeli były tam sprawy, które budzą jakieś wątpliwości z punktu widzenia praworządności, ja nie dziwię się, ta interwencja została podjęta. Kaczyński chciał wiedzieć, dlaczego Dubińskiego zatrzymano w czasie kampanii parlamentarnej, po co interesowano się jego najbliższymi, w jakim celu wytwarzano dokumenty mogące ich obciążyć. W aktach śledztwa znajduje się bowiem graf CBA pokazujący przepływ pieniędzy, na których między podejrzanymi figuruje Marta Kaczyńska. Prokuratura ma też stenogramy jej rozmów telefonicznych z panem Dubienieckim. I w tych sprawach interweniował Jarosław Kaczyński, rodzina pana Dubienieckiego. Jeżeli wpłynęło pismo do pana prezesa, który jest parlamentarzystą, oficjalne pismo obrońcy z prośbą o interwencję, to ja bym taką interwencję także podjął. Rozumiem. A kwestia pana Zbigniewa Ziobro. Czy pan minister Ziobro powinien się wycofać, jeżeli chodzi o sprawę jego ojca i też sprawę, która się ciągnie wiele lat? Bo zapowiadał, że zupełnie się wycofa, jednak się nie wycofa. Jego obrońca wciąż, przedstawiciel, uczestniczy w tych sprawach, które mają miejsce. Znaczy jak przedstawiciel czy obrońca, nie rozumiem. Minister Ziobro zapowiedział niejednokrotnie, że się wyłączy ze sprawy dotyczącej jego ojca. Tymczasem przedstawiciel pana ministra Ziobro, reprezentant, uczestniczy w rozprawach. No dobrze, no jest osobą pokrzywdzoną. Rozumiem, że w tej sprawie jest, czy było podejrzenie popełnienia przestępstwa. Zarówno Zbigniew Ziobro, jak i jego mama, jego brat są osobami pokrzywdzonymi. Więc mają prawo brać udział w tych postępowaniach. Zbigniew Ziobro dzisiaj jest prokuratorem generalnym, więc... Ja rozumiem, ale... Jak był prokuratorem generalnym, to także wtedy zmarł jego ojciec w dziwnych okolicznościach. Później pamiętamy skandaliczne sytuacje, kiedy w ogóle odmawiano jakiegokolwiek prawa do działania w tej sprawie. Wszystkie sprawy były umarzane, odmawiano. Wydano skandaliczną opinię za 370 tysięcy złotych, żeby po prostu go załatwić finansowo i w ogóle zniechęcić do prowadzenia tej sprawy. Panie pośle, pytanie tylko, czy minister Ziobro, będąc prokuratorem generalnym, powinien w tej sprawie w jakiś sposób uczestniczyć? Czy powinien się może jednak całkiem wyłączyć na czystości sprawy? Ja nie znam. I też, żeby nie było podejrzeń, że rządzący wykorzystują swoją pozycję do oddziaływania na sądownictwo, na prokuraturę. Nie wiem, jakie działania podejmuje w tej sprawie Zbigniew Ziobro, to są pytania do niego. Panie pośle, Jacek Sariusz-Wolski byłby lepszym szefem Rady Europejskiej niż Donald Tusk? Obserwuję pana Sariusza Wolskiego. Rzeczywiście jest to osoba, która zna się w swoim fachu, jest naprawdę doświadczonym europosłem, zna się na polityce zagranicznej, polityce energetycznej. I obserwując jego działalność, myślę, że o wiele bardziej broniłby, reprezentował polskie interesy, będąc wysokim przedstawicielem Polski na ważnym stanowisku w Unii Europejskiej. Natomiast oczywiście, czy są realne szanse, no to możemy się domyślać, że pewno tych szans wielkich nie ma. A Witolda Waszczykowskiego jako szefa MSZ-u mógłby zastąpić? Moim zdaniem to są spekulacje, które nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. A co w takim razie w przyszłości mógłby Jacek Sariusz-Wolski robić? Mógłby zastąpić Elżbietę Bieńkowską jako komisarz? To jest ciekawa propozycja. Myślę, że Sariusz Wolski jest politykiem, który mógłby naprawdę dużo dobrego dla polskiego państwa zrobić w Unii Europejskiej. Pytanie, co z Donaldem Tuskiem? Jakie miejsce by pan widział dla Donalda Tuska? Wróci do Polski, pomyślimy. Widziałem, że gryzł się pan w język. Może pan powie to, co pan pomyślał. Myśli pan, że Donald Tusk powinien usiąść na ławie oskarżonych? Są takie powody, dla których powinien usiąść na ławie oskarżonych? Są poważne zarzuty pod jego adresem, niewyjaśnione. Przede wszystkim sprawa sposobu wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. Ja też mam cały czas takie poczucie, że on wie, że w tej sprawie nie ma czystych rąk. I też jego determinacja, żeby objąć ważną funkcję międzynarodową, jest z tym związana. No, znacznie trudniej jest ścigać w sensie karnym czy politycznym osobę, która jest na takiej pozycji, ma taką pozycję w Unii Europejskiej i na świecie. I on ma taką świadomość i być może to był jego plan na
immunizowanie się od odpowiedzialności za Smoleńsk. A jeżeli zostanie szefem Rady Europejskiej po raz kolejny, no to w jakim świetle będzie postawiona Polska, jedyny kraj, który tak naprawdę Donalda Tuska dzisiaj, przynajmniej wiemy, na dzień dzisiejszy, nie chce poprzeć Tuska? No naprawdę się tak bardzo nie przejmujmy tym światłem, po prostu róbmy swoje. Polska ma swoje interesy. Ale Polak miał popierać Polaka, tak? Zapowiadał wcześniej PiS. Popieramy Sariusza Wolskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwu gościem był Arkadiusz Mularczyk, a za chwilkę Andrzej Halicki.